Cześć, Celi. Mała. Dokąd idziecie? Kupić książkę. Zabierzcie mnie. Nie, to potrwa chwilkę. Poszukam cię po powrocie, dobrze? Kocham cię, mały. Czemu masz taką minę? Wczoraj Pilar wyszła z Raquel, a dziś z Celiną i Vico. Spytałem, czy mogę z nią iść, ale nie chciała. Dziwne. Rzeczywiście. Wiesz, co myślę? Że Pilar ma innego chłopaka, a koleżanki ją kryją. To normalka. A wiesz, co jest najgorsze? Noszenie rogów. Dać ci przyjacielską radę? Spiłuj je, żeby o wszystko nie zahaczać. Powodzenia. Mamy dwie wolne godziny. Czy mogę iść na grób Gastona? Oczywiście. Czytałaś już list? Nie. Zrobię to na cmentarzu, czując jego obecność. Lepiej, żebyś nie szła sama. Mogę ci towarzyszyć. Serio? Świetnie. Dzięki, profesorze. Chodźmy. Już? Tak. Dobrze. Doceniam pański gest. Naprawdę? Tak. Chodźmy. Musimy wiedzieć. Poruszył ręką? Ocknął się? Doktor ma głos. Poczułem, że poruszył palcem. Spokojnie. Zachowajcie ciszę. Rozumiem waszą euforię, ale poruszanie palcami nie oznacza, że Miguel się ocknął. To ważny znak. Może już się obudził. Chodźmy do niego. Wolnego. Nie drżyjcie się. To mimowolne ruchy na skutek impulsów elektrycznych z mózgu. Ostatnie badania potwierdziły, że stan Miguela nie uległ zmianie. Po miesiącu poruszył palcem. To coś oznacza. Jasne, że tak. Spokojnie. Doktorze, proszę pozwolić nam go zobaczyć. Zrozumcie, to wykluczone. Błagamy. Jest was za dużo. Tylko na chwilkę. W urodziny Miguela byliście u niego w 15 osób i omalnie odpaliliście sztucznych ogni. Jest nas mniej. On choruje. Chorzy potrzebują miłości. Panie Colucci. Dobrze. Wejdziecie parami co 5 minut. Gości. Panie Colucci. Dobrze. Wejdziecie parami co 5 minut. To wszystko. Proszę dopilnować, by wchodzili dwójkami. Dla dobra Miguela. Jasne. Pójdę już. Chcę wejść. Wiem. Po dwie osoby. Błagam, ja pierwsza. Nie czas na spacery. Prawie jesteśmy. Umieram z ciekawości. Dziewczyny,
Max, ¿qué es aquí? Co tu robisz? Widziałem, jak wychodzicie. Milagrosa wypuściła mnie na przerwę. Nie daje nam dychać. Chcesz pogadać? To my pójdziemy do apteki kupić wiesz co. Dobra. Zaraz wracamy. Za chwilkę. Dziewczyny... Idźcie. Obrócimy migiem. Usiądziemy? Tak. Wciąż się denerwujesz? Ciąża to najgorsze, co może mnie spotkać. Spokojnie. Dziewczyny już poszły po test. Wszystko się wyjaśni. A jak wpadliśmy? Dla mnie nie jest to taka zła wiadomość jak dla ciebie. Nie rozumiem. Może to szalony pomysł. Ale dla mnie dziecko z tobą byłoby darem niebios. Naprawdę? Jasne. Wtedy spełnimy nasze marzenie i będziemy razem. Profesorze, nie odważyłam się przeczytać tego listu. Mogę zostawić cię samą. Proszę zostać. Luján, teraz już wiesz, że moje życie legło w gruzach, bo ojciec faworyzował ciebie. Dla niego byłaś najsilniejsza, najodważniejsza i tylko ty liczyłaś się na świecie. Nawet nie wiesz, jak cię za to nienawidziłem. Zawsze robiłem wszystko, byś miała twarde lądowanie, ale z czasem pogodziłem się z faktem, że nie umiem cię nienawidzić. Przeciwnie, budziłaś mój podziw. Zazdrościłem ci czegoś, czego sam nigdy nie miałem. Niewinności dodającej ci sił. Dlatego nie mogłem cię skrzywdzić tak, jakbym chciał. Wiem, jak się myliłem. Mogliśmy mieszkać razem i stworzyć rodzinę, ale zamiast tego zatrułem ci życie. Choć na to zasługuję, nie chcę, byś wspominała mnie jako wroga. Pomimo wszystko zawsze cię kochałem i nawet śmierć nie powstrzyma mnie od troszczenia się o ciebie, bez względu na to, gdzie jestem. Proszę, dbaj o siebie. Twój brat, Gaston. Spokojnie. Oye, Pili, pides tú por la prueba, ¿no? Spytaj o test, bo ja nie wiem jak. Dobra, zrobię to. Te acompaño. Wejdę z tobą. Witam. Czym mogę służyć? Szukam testu ciążowego dla koleżanki. Nieważne dla kogo, tylko jakiej firmy.
Ma być bezpieczny i pewny. Bezpieczny, pewny i łatwy w użyciu. Testy nie dają stuprocentowej pewności, ale raczej są wiarygodne. To zależy, kiedy koleżanka miała okres. Ponad tydzień temu? Chyba tak. W porządku. Zaraz przyniosę. Dziękujemy.